Marta Łosiewicz, Telewizja w Polsce.pl. Gorące pytanie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami Barbara Socha, pełnomocnik rządu do spraw demografii. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Pani minister, pani dostała szczególne zadanie na ten trudny czas. Koordynacja, kontrola, opieka, pomoc tym najbardziej poszkodowanym jeszcze przed wojną tak naprawdę dzieciom, bo chodzi o sieroty. Proszę powiedzieć, jak władza centralna wspiera, pomaga tym, którzy no, jako pierwsi rzucili się na ratunek tym najbardziej poszkodowanym dzieciom. Wszystkie są poszkodowane, ale te były poszkodowane jeszcze przed wojną. Tak, to rzeczywiście jest bardzo szczególny problem, czy szczególne wyzwanie dla nas jako dla całego społeczeństwa i staramy się od wielu dni koordynować pomoc niesioną ewakuowanym dzieciom, sierotom ukraińskim, zarówno z pieczy zastępczej, to znaczy z domów dziecka, jak i z tej rodzinnej, czyli rodzin zastępczych. Dzieje się to w ten sposób, że wszystkie organizacje pozarządowe, które w to się włączyły od samego początku, prosimy tutaj o współpracę właśnie po to, by móc tą pomoc skoordynować. Uruchomiliśmy dwa sztaby. Sztab pierwszy, który zajmuje się ewakuacją dzieci, czyli tym wszystkim, co jest potrzebne, by te dzieci mogły w bezpieczny sposób dotrzeć do Polski i tutaj znaleźć pierwszą pomoc, taką pierwszą pomoc podstawową, humanitarną w Stalowej Woli. W tym celu właśnie stworzyliśmy hub, taki hub wytchnieniowo-koordynacyjny w Stalowej Woli i później drugi sztab, który zajmuje się relokowaniem całych grup do już odpowiednich miejsc, można powiedzieć, docelowych w Polsce. Te miejsca docelowe oczywiście są organizowane we współpracy z wojewodami, bo wojewodowie są tymi koordynatorami nad całością pomocy uchodźcom w poszczególnych województwach i tutaj mamy bardzo dobrą współpracę. Włączamy w to również powiatowe centra pomocy rodzinie, które zgodnie z nową ustawą o pomocy uchodźcom będą miały tutaj swoje nowe zadania i całość musi być skoordynowana tak, by również nie ma żadnych wątpliwości, że koszty pobytu dzieci pieczowych, dzieci z sierocińców będą pokrywane i są już pokrywane z budżetu państwa zgodnie z tym, zgodnie również ze specustawą. Tak na dobrą sprawę dzisiaj sytuację mamy dobrze pod kontrolą. Pracujemy bardzo intensywnie nad rejestrem, to znaczy pewnym narzędziem informatycznym, które ułatwi, usprawni nam przepływ informacji i ewidencjonowanie tej grupy dzieci, które przebywają w Polsce i śledzenie ich losów. To znaczy no właśnie i tutaj pani minister już mam pytanie o to, czy wiadomo na ten moment, ile takich sierot jest w Polsce i gdzie one najczęściej znajdują miejsce, bo są to domy rekolekcyjne, są to różne miejsca. Od jednego księdza słyszałam historię, że przygotowali duchowni dom dla matek z dziećmi, a w międzyczasie tak zwanym dostali informację, że owszem, jedzie 60 osób, ale to są sieroty, więc różne tego typu historie się dzieją. Gdzie te dzieci najczęściej znajdują miejsce i ile na ten moment ich jest w Polsce? No na pewno jest już więcej niż 2000 takich dzieci w Polsce, to wiemy. Ustalamy ciągle, spływają do nas informacje również o tych grupach, które przyjechały, powiedziałabym, tuż po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Mamy w tej chwili informacje, że one przeważnie przebywają w takich ośrodkach, powiedziałabym, wypoczynkowych, tak, w takich obiektach turystycznych czy różnych innych, ale my też, tak jak powiedziałam, ten sztab, który zajmuje się miejscami dla dzieci, relokuje dzieci już do takich miejsc, powiedziałabym, bardziej odpowiednich, to znaczy takich, gdzie można stworzyć, o ile można mówić o pewnej namiastce normalnego życia, to właśnie takich miejsc szukamy, czyli takie miejsca to są na przykład również ośrodki diecezjalne czy domy rekolekcyjne. Tutaj mam na myśli miejsca, które zapewniała Caritas, bo Caritas zorganizował tutaj bardzo dużą pulę miejsc. Część dzieci, które można powiedzieć tymczasowo zostały lokowane w jakichś dużych obiektach, gdzie przebywają w bardzo dużych grupach, będzie relokowana do miejsc odpowiednich, nad tym pracujemy. Natomiast to, co jest bardzo ważne i co bardzo bym chciała podkreślić, to fakt, że robimy to w
porozumieniu i tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą strony ukraińskiej. Przebywa w Polsce wiceminister polityki społecznej Ukrainy, pani Olga Rewuk. Z nią na co dzień pracujemy ramię w ramię, można powiedzieć, w moim gabinecie. Razem jeździmy po różnych miejscach w Polsce, żeby też nadzorować, żeby ona też mogła się na własne oczy przekonać, jak do jakich miejsc trafiają dzieci, jaką mają tutaj w Polsce opiekę. I za zgodą strony ukraińskiej te wszystkie ruchy, można powiedzieć, grup są koordynowane, bo strona ukraińska chce mieć poczucie kontroli przede wszystkim, chce mieć pewność, że my zapanujemy nad tą sytuacją i że jak tylko się skończą działania wojenne i będzie możliwość powrotu tych grup, to chcemy zagwarantować stronie ukraińskiej, że te dzieci w tych samych grupach, w jakich do nas trafiły, w takich samych będą mogły wrócić na Ukrainę. Pani minister, pani jest pełnomocnikiem rządu do spraw demografii, więc chciałabym zadać kilka takich szerszych pytań. No, przede wszystkim, co dalej i jak wiele pani zdaniem uchodźców jest jeszcze w stanie przyjąć Polska, bo za chwilę wydaje mi się, że dojdziemy do takiego punktu, że będzie już naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Tak, no wiele analiz również, powiedziałbym, ekspertów z tej dziedziny demograficznej, migracyjnej twierdzi, że jesteśmy w tym momencie przygotowani na około 3,5 miliona uchodźców, to znaczy jest taka możliwość tyle osób przyjąć. Ja myślę, że to, co my obserwujemy w ostatnich dniach, to jest pewien spadek dynamiki, czyli mniejsze grupy uchodźców do nas trafiają. To jest oczywiście sytuacja bardzo tymczasowa i nieprzewidywalna, w tym sensie, że no nie wiemy, co za kilka dni się wydarzy na Ukrainie. Ja osobiście najbardziej obawiam się tego, że w razie pogorszenia się bezpieczeństwa sytuacji na zachodniej części Ukrainy, bardzo duża grupa wtedy osób do nas zacznie przyjeżdżać, dlatego że dzisiaj my mamy kontakt z wieloma sierocińcami, które zostały tymczasowo ulokowane, przeniosły się z tych terenów wschodnich Ukrainy właśnie w region Lwowa i na całą zachodnią Ukrainę, i tam te grupy czekają. No, czekają na koniec inwazji i póki co nie chcą przekraczać granicy. Natomiast jeżeli ta sytuacja się zmieni i się znacznie pogorszy, to wtedy możemy się spodziewać takiej drugiej bardzo dużej fali. Na dzień dzisiejszy mamy wiele miejsc, jeśli chodzi o możliwość ulokowania dzieci pieczowych, i tak jak powiedziałam, w przypadkach tych grup, które od razu po 24 lutego były ewakuowane i które już znalazły się w Polsce, ale my wiemy od wojewodów, że te grupy trafiły do nieodpowiednich miejsc, w sensie takiej długofalowej opieki, te grupy będą relokowane. I tutaj też, korzystając z tej okazji, chciałabym zapewnić wszystkich właścicieli ośrodków, którzy udostępnili te miejsca dzieciom na prośbę na przykład organizacji pozarządowych, że absolutnie koszty tego pobytu będą pokryte z budżetu państwa, z Funduszu Pomocy Ukrainie. I tutaj wojewodowie w tym kierunku działają również po to, żeby zapewnić pewien nadzór nad tymi miejscami. Ale nad tym pracujemy, tak jak powiedziałam, nad koordynacją tego, nad ewidencją. To jest też potrzebne do organizacji wsparcia, bo te grupy przyjeżdżają ze swoimi opiekunami, ale często liczebność tych grup jest tak duża, że albo liczebność opiekunów jest zbyt mała. No, w każdym razie potrzebne tutaj jest wsparcie dodatkowe, wsparcie opiekunów, wsparcie również takie organizacyjno-operacyjne, i tym się zajmujemy, i wiele grup już w ten sposób zostało zaopiekowanych, za co też przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy się w to angażują, czyli samorządom, wojewodom, organizacjom pozarządowym, no i całej rzeszy ludzi dobrej woli, którzy tutaj spieszą z każdą pomocą potrzebną. Pani minister, jeszcze taką rzecz chciałam zapytać. Część z tych osób, już nie mówię teraz o sierotach, tylko o uchodźcach, część z tych osób, która przybyła do Polski,
Polski z pewnością tu zostanie. Część pewnie wróci, deklaruje, że chce wrócić, ale część zostanie. Czy widzi pani więcej szans, mam na myśli demografię, szans czy zagrożeń? Ponieważ od lat się mówiło, że Polska wymiera, liczba ludności się zmniejsza. Pani sama przygotowała wielką strategię demograficzną dla Polski, która chyba w tych okolicznościach, które się wydarzyły, może zostać nieco zmodyfikowana. Więc pytanie o szanse i zagrożenia dla Polski takie demograficzne z całej tej sytuacji. No tak, strategia przywołana przez panią redaktor, strategia demograficzna ograniczała się w swoich założeniach i cały merytoryczny zakres tego dokumentu dotyczył de facto jednej ze sfer, którymi zajmuje się demografia, mianowicie dzietnością. Dokument nie dotyczył kwestii związanych z migracjami. No tutaj mamy do czynienia z bezprecedensowym zjawiskiem, jeśli chodzi o migrację, to znaczy Polska, która przez wiele lat była krajem emigracyjnym i mierzyliśmy się z tym ogromnym odpływem, szczególnie młodych osób, zaledwie kilkanaście lat temu ogromna rzesza Polaków wyjechała wtedy głównie do Wielkiej Brytanii, ale nie tylko, do innych krajów. No po ostatnich latach takiej stabilizacji migracyjnej, gdzie raczej obserwowaliśmy większy napływ, przede wszystkim oczywiście ze strony wschodniej, ale też zaczęły być widoczne powroty Polaków, tak, z zagranicy. To też już odnotowywaliśmy, szczególnie po Brexicie z Wielkiej Brytanii. Więc ta sytuacja była taka, powiedziałabym, bardziej stabilna i wyrównana, już nie mieliśmy odpływów. No to dzisiaj się mierzymy z ogromnym napływem ludności i na pewno kilkadziesiąt procent tych osób w Polsce zostanie. Oczywiście jest to zmiana w tym kontekście dla nas pozytywna, bo przyjeżdżają do nas kobiety z dziećmi. Pytanie, czy po zakończeniu tych działań wojennych dołączą do nich mężowie, czy raczej będą wracać, to na pewno sytuacje będą różne, ale możemy się spodziewać tego salda dodatniego, niezależnie od tego. I z tej perspektywy myślę, że jest to dla nas sytuacja bardziej korzystna niż niekorzystna, po oczywiście pewnym czasie takich turbulencji, tak bym to nazwała, związanych z adaptacją, z usamodzielnianiem się tych osób w Polsce, z integracją. Natomiast są to grupy szybko integrujące się i myślę, że te, które zdecydują się w Polsce zostać, to są na pewno osoby, które są pozytywnie nastawione do tego, by się tutaj integrować z naszym społeczeństwem. Natomiast oczywiście wolelibyśmy nie mieć takiego zysku. Mam na myśli to, że no lepiej by było, gdyby tak się nie stało i gdyby te wszystkie osoby mogły spokojnie na Ukrainie, w swoim kraju się rozwijać i mieć normalne życie. No to oczywiste, ale niestety wiemy, że do tej inwazji doszło, bandyta Putin zaatakował Ukrainę, dlatego rozmawiamy o tym, co jest, a nie o tym, co by było. Na koniec, pani minister, jeszcze jedno pytanie. Obserwujemy od początku tej wojny gigantyczny zryw młodych Polaków, którzy po prostu poruszeni ogromem cierpienia ruszyli do pomocy, wolontariusze. To naprawdę wszystko bardzo młodzi ludzie. Jak pani zdaniem ta sytuacja, ta wojna na Ukrainie zmieni młodych Polaków i czy to może być zmiana trwała? Czy to jest zmiana trwała? Trudno mi powiedzieć. Ja myślę, że na pewno doświadczenie, które dzisiaj jest udziałem naszej młodzieży, jest doświadczeniem, które zostanie w nich na całe życie. Czy to spowoduje zmiany jakieś zasadnicze? Tego nie wiemy, ale myślę, że to jest też ciekawe i jeżeli można mówić o jakichś pozytywnych stronach tej całej strasznej sytuacji, to właśnie to, że młodzi ludzie doświadczają niesamowitej solidarności, doświadczają hojności, wielu różnych przeżyć, które bez tego być może nie byłyby im dane, a na pewno nie w takiej skali i takich silnych. Więc to jest na pewno pozytywne doświadczenie wspólnoty. To też pokazuje, jak istotne jest przywiązanie nasze do wartości, jak istotna jest tożsamość lokalna. My też obserwujemy
rozumiemy, można powiedzieć, no, bohaterstwo całego narodu ukraińskiego. I myślę, że to też ma ogromne dla nas znaczenie i na pewno na przyszłość będzie to rzutowało pozytywnie. Myślę, i że tu stawiamy kropkę, pani minister, bo czas nam się niestety skończył. Mówiło się o pokoleniu płatków w śniegu, o tych młodych ludziach. Tymczasem okazało się, że to są twardzi młodzi ludzie, których wcześniej po prostu być może nic nie zdołało poruszyć. Barbara Socha, pełnomocnik rządu do spraw demografii, była moim i państwa gościem. Dobrego dnia, pani minister, dobrego dnia państwu życzę. To były Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Dorota Łosiewicz, dziękuję.